Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj witam się z wami bardzo cieplutko i serdecznie we vlogu z mojego Wyrka. Tak właśnie, tak dawno się nie witałam z Wyrka. I dzisiaj postanowiłam, że to zrobię. Jutro przyjeżdżają już goście. Mam dużo jeszcze roboty do wykonania, a mało siły i chęci. Nie będę oszukiwała, że tryskam energią, bo tak nie jest. Wczoraj niestety Russell z podekscytowania już nie mógł usnąć. Żyje tym, że przyjadą goście. Bardzo, bardzo się cieszy. Zresztą wszyscy się bardzo cieszymy. To jest oczywista sprawa. Także dzisiaj dużo będę robić. Troszkę dla was coś ponagrywam. I znowu się zawiesiłam. Właśnie rozmyślam, jak to wszystko rozplanować. Chyba jutro pojadę po świeży chlebek, bo oni lubią ciemny chlebek, a jak wiecie, ostatnio jedliśmy jasny, ciemny też kupujemy. Ale nie tak, żeby mieć codziennie w domku. Także świeży chlebek na śniadanka i na kolacyjki. Chlebek tostowy musi być na tosty. Co jeszcze musiałabym kupić? Na pewno jedzenie dla psa muszę kupić. A gdzie jest mój pies? Leży koło mnie. No, także kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym vlogu i mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie tutaj. Takiego zwykłego, pogadankowego buziaczki. Do później. Rzuciłam sobie kremy. Jak widzicie, świecę się jak psu jajca. Podkreśliłam trochę brwi i maźnęłam sobie, Mazia se maźnęła, se sobie maźnęła, Mazia, tak sobie żartuję, rzęsy i do garów, kochani, muszę posprzątać, słuchajcie, jest tak kiepska pogoda, pościel i ręczniki dosłownie kisną mi na grzejnikach, trochę włączam ogrzewanie, ale wiecie, no jest ciepło w domu, okna są pootwierane, i to wszystko się mija z celem. Denerwuje mnie już ta pogoda. Wiecie, ja lubię sobie ponarzekać. A jak jest gorąco, to też mi źle. Jak jest zimno, to też jest źle. Mi nie przeszkadza taka pogoda. Jest okej, może tak być. Tylko żeby można było to wywiesić na dwór, żeby to ładnie przeschło. Ja uwielbiam mieć pachnące pranie. A teraz te ręczniki, jak ściągam z grzyjników, to one po prostu śmierdzą, jakby w ogóle nie były prane. Zbiera mi się na kichanie, więc za chwilę będę tutaj... Dziękuję. Przepraszam. No, idę sprzątać... kurzy wycierać, odkurzać. Wczoraj szorowałam kuchenkę, jeszcze ją namoczyłam, więc dzisiaj to muszę zmyć, bo przez noc tam było zanurzona w preparacie była taka moja, ta żartuję, Boże, jakie mam dzisiaj głupkowate humory. Jutro o tej godzinie jest po 12. Jest po 12, więc jutro o tej godzinie już będziemy razem. No! Zależy, czy wylądujemy o czasie, ale powinniśmy być już razem i tak się nie mogę doczekać. O Jezu, jak fajnie, no strasznie fajnie. Serio? Złapałam kamerę i gadzam, nie? Wiecie, za jakieś katary mnie łapią. A to nic, to się wytnie, wysmarka i będzie okej. Mam dużo sprzątania, mało chęci, ale czuję się na tyle, że wszystko ogarnę. Plaki! Serio? Wszystko ogarnę i będzie gitara, lecę, bo mało czasu. Do później. O, już ubrałam sobie zwykłą koszulkę, słuchajcie, płyta, popsika nagary, pozmywane. Jeszcze muszę umyć zlew. Tutaj mam bardzo brudne kratki od piekarnika, bo czyszczę piekarnik. Znaczy wczoraj to robiłam, dzisiaj tylko muszę dokończyć. No i tak, sprzątam i w międzyczasie nadrabiam wasze filmiki. Jeszcze raz przypomnę, kochani, że będzie mnie mniej podczas...
wizyty gości u mnie, będę mniej aktywna na waszych kanałach, ale pamiętajcie, obiecuję, nadrobię, wszystko obejrzę. To, co mnie oczywiście ciekawi, nie każdy jeden filmik oddechy do dechy. No i tyle. Zabieram się do roboty. Dzisiaj vlog będzie tak, chwilę będę przerywać i coś tam mówić, ale to będzie bardzo krótkie. Z tego względu, że naprawdę mam dużo roboty, a czuję się dobrze, więc trzeba korzystać. Nie wiadomo, co później będzie, czy mnie nie złapie jakiś atak znowu i zamknę się w sobie, więc korzystam, póki mogę. Mały dzisiaj jest tak marudny, tak pyskaty i tak niewyspany, ale co się dziwić, poszedł spać po pierwszej. Więc to jest zrozumiałe. Wszyscy się tak cieszymy, tak przeżywamy to, jakbyśmy my mieli gdzieś jechać. Nos mnie spędzi chyba na miłość, także fajnie. No dobra, no to do zobaczenia później. Lecę dalej sprzątać. Ho, ho, ho. A nie, to nie tak, bo przecież nie mamy zimy. Taki żarcik. Kochani, to... O, tutaj sobie... Stoi laptop, towarzyszy mi kilka wspaniałych dziewczyn, po kolei włączam filmiki i sobie sprzątam. Tą część już mam wysprzątaną, sprzęty, które stoją zakurzone, wszystko jest ładnie już umyte dotąd. Kafelki, wiadomo, kontakty za sprzętem, pod sprzętem i sprzęt, bo jak się myje, sprząta codziennie, no to wiadomo, również się to odsuwa, ale to jest takie szybkie sprzątanie, takie, wiecie, przetrzeć skórzu i to wszystko. Dzisiaj robię to trochę bardziej efektownie i tak, jak powinno być. Przykładam się do tego, ponieważ bardzo dawno nie sprzątałam generalnie kuchni. Wiadomo, sprząta się codziennie, taka jest prawda. Nawet jak człowiek się źle czuje, to musi posprzątać kuchenkę, umyć, wstawić, nie wiem, pranie, pozmywać gary, zrobić obiad, tak? Nawet jeżeli się źle czujemy, to są takie rzeczy, które trzeba zrobić i choćby się waliło i paliło, to się zapieprza do kuchni i po prostu to robi. Wiecie, z językiem do ziemi, z okładem na głowie, z zatkanymi uszami i tak dalej, ale to się robi. Dzisiaj zrobiłam to tak porządnie. Wymyłam sobie praleczkę, świeci się jak psu jajca. Oczywiście zobaczcie, ile przy tym od razu jest syfu na podłodze. Tam jeszcze nie jest pozmywane. O, widzicie, to zawsze stoi na blacie. Ja muszę to pomyć, bo już dawno nie było myte i o, widzicie, rdza się robi i taki... No, po prostu jest brudne. Tutaj zawsze mam takie... wykładam papier, bo tam mi cieknie. Wykładam papier. Papier jest już bardzo poniszczony i jest kilkudniowy, jak leci woda i tam wypadnie mi ziemia i tak dalej. Wiadomo, trzeba to pomyć, posprzątać i tak dalej, i tak dalej. Tak samo zlew. Dzisiaj akurat jest czarny dosłownie. I ja się nie wstydzę tego pokazać, bo cholera jasna, przecież myłam tutaj z... Te, jak to się nazywa? No i co? I zapomniałam tego słowa. To z piekarnika, te blaszki, czy coś tam. Myłam i no, ten osad i ten brud, wiadomo, tutaj leciał na wszystkie strony i trzeba teraz to posprzątać. Kuchenka też jest już umyta, garki zaraz pościągam, powycieram. Kafelki jeszcze muszę, także pół kuchni, tak powiem, ta jest zrobiona. I teraz jeszcze pora na tą, o, na tą, także wszystko trzeba to pomyć. Później pomyć podłogę. Co to było? Jakiś dziwny odgłos. Pomyć podłogę, odkurzyć i tak dalej. I później przejdę do salonu. I cioteczka mówiła, żeby zostawić jej prasowanie, ale jest taka tona prasowania. Ja nie wiem, skąd ja biorę, ja codziennie piorę. Tak każdy codziennie chyba pierze. Może i nie, ale ja piorę codziennie, także codziennie są te ciuchy, codziennie jest kolejne prasowanie, a ja codziennie nie prasuję, mam dosłownie całe znowu krzesło prasowania i na pewno jeszcze dzisiaj wieczorkiem będę chciała ustać i chwilę poprasować, bo mam taką ochotę i mam energię, póki się dobrze czuję, nie wiem, czy to wykonam, bo wiecie, na tą chwilę jest fajnie, a później może się coś i... Po sprzątaniu. Dzieciaki są na dworzu, misiek w pracy, także działam. Dzisiaj zastanawiam się, wyciągnęłam
Wyciągnęłam mięso, burgery, żeby upiec w piekarniku, ale wiecie co, może zrobię to na kolację, a zamówię coś na wynos. Po prostu nie wiem, czy wyrobię się z gotowaniem obiadu. Dzisiaj jeszcze muszę pojechać do sklepów, bo jutro nie zdążę przed gośćmi, a wiadomo, że jak goście przyjadą, będą zmęczeni. Będę chciała zrobić jakiś obiadek. Planuję na obiad schabu, szczaki, ziemniaki i jakąś fajną surówkę do tego, ale to jeszcze się okaże. Albo kurczaki pieczone, ziemniaki. No taki obiad jak zawsze, nie? Taki jaki jadamy. Bo przecież nie upiekę tutaj kaczki i czegoś fantastycznego dzisiaj, ale na pewno będę chciała też czymś zabłysnąć przez te 2 tygodnie i pochwalić się jakimś swoim fajnym dziełem kulinarnym. Także na pewno to zrobię. Moja rodzinka już mnie namawia na lasagne, żebym zrobiła lasagne i żebym zrobiła i mięsną, i szpinakową, także każdy będzie mógł sobie wybrać. Będę miała to na uwadze. Pomyślimy, zobaczymy. Okej, lecę dalej, także jest energia, ale właśnie mnie skurcz złapało. Bardzo niefajne uczucie. Tak, wiem, te skurcze są od tego, że piję dosyć dużo kawy. Bardzo dużo łykam magnezu i wapna, ale to nie pomaga, bo przy trzech kawach dziennie troszkę to się wypłukuje. No cóż, takie życie, to później lecę. 5 minutka tam, matko boska, przez 5 minut to wiecie, co bym mogła zrobić? Ale ja uwielbiam do was gadać. A wy lubicie słuchać, więc w czym jest problem? W niczym. Łapię za kamerę, nagrywam, sprawia mi to przyjemność, mogę przesłać trochę uśmiechu wam. Fantastyczna sprawa. Chyba jednak ten vlog będzie super długi, także do później. Pa! Możliwość rzeczy martwych. Oglądam właśnie w tym momencie Wiolinkę. Słoneczko, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Ale musiałam zapauzować z tego względu, że czas przetrzeć różne słoiczki i takie tam, bo są zapydziałe i zobaczcie, co się stało. No, co się stało, to się nie odstanie. Czas kupić nowe. Kosztują 10 funtów w B&M-ie, także idą po prostu do śmieci. To, co jeszcze mi zostało, gdzieś tam pozostawiam, wyczyszczę i zostawię, a reszta ląduje w śmietniku. Także zobaczcie, już tutaj się prezentuje to znacznie ładniej, czyściej, ładnie pozmywane. Czas jeszcze, także ta strona i jeszcze tutaj dużo roboty. Ale Misiu powiedział, że już wraca do domu i że zrobi obiad, pomoże mi, także super. Okej, lecę dalej. Dobra, na koniec wam pokażę, jakie zakupy zrobiłam. 2 ciemne chleby, 2 testowe i ręczniki papierowe. Powiem wam, że Misiek trochę już mi tutaj nasypił w kuchni, szczerze mówiąc. Pokazałabym to, co robisz, ale stoisz w samych spodniach, więc nie pokażę. Na pewno by nie jedna chciała, żebym pokazała, ale... W skarpetkach. Tak, jasne, w spodniach. No i w skarpetkach. I w kapciach. Bez koszulki, o to mi chodziło. Dobra, zrobiłam zakupy już praktycznie na parę dni, także wiecie, jak przyjadą goście, to ja nie mam zamiaru biegać po sklepach spożywczych i kombinować co na obiad, także zrobiłam, poczyniłam zakupy już. Mam nadzieję, że wszystko mi się wzięło, bo tak starałam się, wiesz. I dla psa mam na 4 dni i mam przyprawy i mleko i dokupiłam pyzy. Bo w domu były, ale 2 paczki to by było za mało. Potrzebuję 4 na taką familiadę, także dokupiłam 2. Mam nadzieję, że lubią pyzy. Bo jak nie, to nie. Jak nie, to będą parzyć jak majem. No. Nie, no, żartujemy sobie oczywiście teraz. Ja żartuję, a ty? No ja się nic nie lubię. Jedynie co może mi braknąć, to jajek, ale to zawsze można podjechać, wiecie, o co mi chodzi, żeby już było tak, dobra, bo ja już dzisiaj będzie chyba pół godziny. 2 fasolki, siatka jabłuszek, bo już w ogóle nie ma, banany, to będę ciasto jutro bananowe robić. Tutaj te kupiłam 1 paczkę gotowych. Jakbyśmy gdzieś łazili, szwendali się to szybko, na szybko. Piersi z kurczaka.
I na jutro kotlety tak dom, schabowe, także schab kupiłam. Ciocia chciała, żeby kupić 3-litrową kolę wzięłam. Zaraz mi to spadnie. No, shit. Nie, już mi się przewróciła. I wzięłam jeden bób na jakąś tam sałatkę. Także to było w Farfoodzie. Teraz przechodzimy do Lidla. Przecier pomidorowy, przyprawy, bo wszystkie mi się skończyły, także, znaczy wszystkie, no z tych co używam, tych Lidlowych. Także czosnek, oregano, bazylia, papryka i pieprz czarny, bo biały jest. Później na kolację ryba, dwa komplety, no bo to jeden dla nas zawsze, czyli dwa teraz potrzeba. Raz wszystko, raz dwa. Jogurty Russell sobie wybrał. Nie były na promocji, nie były tanie, bo 3 funty dałam za nie niecałe, tam 2 z hakiem. Pasta pomidorowa. No i te pyszne do zamrożenia, tutaj śmietana. Pomidory na śniadanie, czy tam na kolację, czy whatever. Masło. Hummus. Na kanapeczki, tutaj serek jakiś taki na kanapki. Mamy królewski, ale dokupiłam. Tutaj jak będę robiła bakłażany na kolację dla gości i dla nas, chusteczki do dupy dla dorosłych kupiłam. Można je ten do toalety? Wiecie, że nie miałam ich jeszcze. Można je prać później? Tak, prać. Tutaj jeszcze jedne jogurty, bo nas będzie dużo, dlatego dokupiłam ziemniaki, chociaż jeszcze mam, ale to tak jak mówię, że mnie musiała jeździć i kombinować marchew. Dwa ciemne makarony. My też jemy często ciemne makarony, ale teraz bardziej wzięłam pod ciocię. Miód, bo już chyba nie było. Z tego co pamiętam? No, nie było. I kupiłam dżem truskawkowy lidlowy i cebulę, także to wszystko. Kurde, narozpierniczałam tu wszystkiego. Dobra, kochani, my będziemy jeść obiad. Obiad dzisiaj to mięso tam burgerowe, takie kotlety, ziemniaki i co? I kalafior, tak? Mhm. Już wam tego nie będę pokazywała, bo vlog będzie bardzo, bardzo długi. Chyba. Nie pamiętam, ile nagrałam, także... Zakupy poczynione, gości jutro będą. Nie wiem, czy jutro nagram vloga, czy rzucę jakieś inne filmy. Przeżyjemy, pożyjemy, zobaczymy. Do zobaczenia jutro. Buziaczki, pa, pa.